moje piękne jabłuszka, a miałem je dziś zawieźć na wielką wystawę owoców. A zgniłe banany i jeszcze ten zimny wiatr. Na szczęście moje najpiękniejsze jabłuszka wystawowe są bezpiecznie zapakowane na tył. Lepiej się pośpieszę, nie mogę się spóźnić. O nie! Biedne jabłuszko. Aby. A no nie, no chodź tu, powiedziałem chodź, ale przestań już. Nie wierzę. Ale wieje, miejmy nadzieję, że nie będzie dzisiaj żadnych wypadków. Oj tak, a przynajmniej żadnych poważnych wypadków. Jak na przykład taki, w którym jakiś słup spada komuś na głowę? Cóż, proponuję, żebyś się trochę cofnęła, bo coś takiego może spotkać i ciebie. Tak, Fiona i ja jesteśmy w trochę gorszej sytuacji, bo tobie raczej nie spadnie nic na głowę. Polly ma rację. Alice jest chyba najbezpieczniejsza z naszej trójki. Tak, bardzo bym się zdziwiła, gdyby uderzył mnie w głowę na przykład wóz strażacki. O! Nie powinnam tego mówić. O rany, dobrze się czujesz? Nic mi nie jest. Myślę, że ptaszek bardziej ucierpiał. Służby ratownicze? Tak. Jasne. Pewnie. Przyjęłam. Słuchajcie, mamy nietypowe zgłoszenie. Przez ten wiatr nasz burmistrz stracił bardzo ważny dokument i dlatego... prosi nas o pomoc. Musimy go jak najszybciej znaleźć. Ojej, ciekawe, o jaki dokument może chodzić? Nieważne, tak czy inaczej mu pomożemy. Jeśli mówi, że to ważne, to pewnie tak jest. Mamy zgłoszenie, więc ruszamy na akcję! Juhu! Wspaniały wiatr, fantastyczny! Idealny do puszczania latawców! Wyżej, mój mały! Wyżej! Ojej! Ostrożnie, Rufusie! Lepiej nie puszczaj swojego latawca tak wysoko, bo może się zdarzyć jakiś wypadek. Witaj, Frankie! Jaki wypadek? Co może się zdarzyć? Czekałem tak długo na odpowiedni wiatr, żeby móc puścić mój wspaniały latawiec. Niech leci jak najwyżej! Dobrze, ale jak coś się wydarzy, to pamiętaj, że cię ostrzegałem. Dzień dobry. Co się dzieje? Cześć. Cieszę się, że mogliście przyjechać. Mój dokument porwał wiatr. Mój bardzo ważny dokument. Spokojnie, pomożemy ci. Jak on wyglądał? No więc to był zwyczajny biały papier. Miał oderwany jeden z rogów, był na nim czerwony stempel. Dobra, wiemy już, jak wygląda. Widziałeś, w którym kierunku poleciał? Tak, tak. Poszybował w dół drogi. O, tam. Bez obaw, znajdziemy go. Chodź, Polly. Popatrz, kartka papieru. To może być to. Tak, spróbujmy ją złapać. Szkoda, prawie ją miałeś. O rany, co się dzieje? O, cześć Tom. Właśnie szukamy bardzo ważnego dokumentu, który porwał wiatr. Ale to jest oczywiście tylko reklama wosku. No cóż, to będzie trudniejsze zadanie niż sądziłem. Reklama wosku? Dobry wosk to też bardzo ważna rzecz. Więc myślicie, że dzisiaj strasznie wieje, tak? No to żałujcie, że nie widzieliście wiatru, który kiedyś wiał w dzień dziadka. Był tak silny, że czuło się go od opon aż po czubek dachu. Ciężko było się poruszać. No i co wy na to? Musimy kontynuować poszukiwania. Widziałeś dziś jakieś inne papiery niesione przez wiatr? Nie wydaje mi się, Fiona. Ale jeżeli coś zobaczę, to na pewno dam wam znać. Dobra, dziękujemy ci. Na razie. Cześć wam!
O, rany! Było blisko. Nie mam dzisiaj szczęścia. Droga zablokowana przez powalone drzewo. Akurat wtedy, kiedy się śpieszę na wystawę. Muszę znaleźć jakiś objazd. Ojej, ojej. Patrz! Może to jest nasz dokument? Przecież ten papier jest żółty. Burmistrz mówił, że tamten był biały. No tak, to prawda. Masz rację. A może to ten? Tak, to może być on. Dalej, spróbuj go złapać. O nie, wleciał do kanału. Tam jest krokodyl. Krokodyl? Brzmi niebezpiecznie. Jak teraz wydostaniemy nasz dokument? Co się dzieje? Goniliśmy niezwykle ważny dokument, który właśnie wleciał do tego włazu. A w środku mieszka bardzo groźny krokodyl. Krokodyl? I co z tego? Ja tam nie boję się krokodyli. Sięgnę tylko po moje narzędzia i zaraz rozwiążemy ten problem. Ojej! Naprawdę? Robi, jesteś nieoceniony. Dzięki temu urządzeniu będę mógł bezpiecznie wyłowić z kanału ten dokument. Zaraz będziecie mogli zobaczyć go w akcji. Dobrze, spróbujmy. O, mam go! Świetnie! Dzięki, Robi! Wygląda na to, że to on. Brakuje jednego rogu i widzę czerwony stempel. Super! Hej, Robi, może sam oddasz go burmistrzowi? Co o tym myślisz? Absolutnie. Burmistrz musi dowiedzieć się o moim bohaterskim czynie. Zazwyczaj nazywa mnie Leniem. Co to za dźwięk? Dobiega chyba z drugiej strony budowy. Ała, nieźle mi idzie. Jej, muszę powiedzieć, że puszczanie latawców to bardzo ciężka praca. Rany! To naprawdę nie jest łatwe. No nie, nie wierzę. Jak mogłem zgubić drogę? Na pewno się spóźnię. Mówiłem ci, że to się źle skończy. Moje jabłuszka, moje biedne jabłuszka. Och, Franki, naprawdę bardzo mi przykro. To był po prostu pech. Czasami się zdarza, no. Mój rabarbar i brzoskwinie. Nie mogę w to uwierzyć. Z czego się śmiejecie? Miałem naprawdę kiepski poranek. A teraz wiozę na wystawę, na którą pewnie i tak się spóźnię, jabłka, które całe są upaprane w błocie. Daj spokój, na pewno nie jest tak źle. Czekaj, zaraz ci pomogę. Bardzo proszę. Twoje jabłka są znowu czyściutkie. Jeśli się pośpieszysz, to zdążysz na wystawę. Ha! O, bardzo ci dziękuję, bardzo! Na razie! Wszystko z tobą w porządku, Rufusie? Jasne, pewnie. Tyle tylko, że znów straciłem swój latawiec. Musimy już jechać, burmistrz na nas czeka. Uważaj na siebie! Witamy, burmistrzu. Chyba znaleźliśmy twój dokument. Naprawdę? To fantastycznie. Oto on. Tak, to prawda, świetnie. A tak przy okazji, jaka jest jego treść? To honorowy dyplom w nagrodę za wzorową służbę, który będę miał przyjemność osobiście wręczyć miejskim służbom ratowniczym. A? O tak. Ten skromny dyplom, drodzy przyjaciele, to nasze podziękowanie. Wasza szlachetna postawa powinna być wzorem dla każdego mieszkańca naszego miasta. O kurczę, to prawda. Chyba faktycznie jesteście potrzebni naszemu miastu. Czasami. Dziękujemy. O, to naprawdę bardzo miłe. Dzięki. Bardzo proszę. Oczywiście jak tylko przestanie wiać, osobiście dopilnuję, żeby dyplom trafił do bazy służb ratowniczych. Super. Skoro o tym mowa... Chyba pora już wracać. Tak, dzięki za dyplom. Robi, dzięki za pomoc. Do widzenia. Do widzenia. Na razie. No tak. A co z nagrodą dla mnie? Dla ciebie? Cóż, no więc... Jeżeli tak ci na tym zależy, to mogę spróbować coś dla ciebie znaleźć. Naprawdę? Dziękuję, burmistrzu. Byłoby super.
Cześć, jak poszło? Odnaleźliście ten latający dokument? Tak, nie uwierzysz. To był honorowy dyplom dla służb ratowniczych. Burmistrz chciał go po prostu włożyć w ramki przed oficjalnym wręczeniem. Poważnie? No proszę, gratuluję. Więc okazało się, że ganialiście po mieście za własnym dyplomem. Tak, na to wygląda. Po drodze pomogliśmy też Frankiemu. Rufus niechcący wpadł w jego wystawowe jabłka i strasznie je pobrudził. O rany. Cieszę się, że wszystko już wróciło do normy. I powiem wam jeszcze, że jestem z was bardzo dumna. Strażnicy naszego miasta. A! Rzeczywiście wszystko wróciło do normy. Witam. Cześć, Rufusie. Przepraszam, że wtedy tak na ciebie nakrzyczałem. Byłem bardzo zdenerwowany. Och, nie myśl już o tym. Nie ma sprawy. Jakie ładne trofeum. Dzięki. Zdobyłem pierwszą nagrodę w kategorii najlepsze jabłka. Proszę, częstuj się. O, dzięki. Na razie. Tylko popatrz, Rufusie. Dostałem dzisiaj ten piękny medal. Świetnie. A ja dostałem jabłko. Da-di-da-di-du. Da-di-da-di-di. Da-di-da-di-da-di-du. Bonjour, Rufusie. Cóż za piękny poranek. Tak, to prawda. Co tak ładnie pachnie? Oczywiście, moje słynne ciasteczka jabłkowo-miętowe. Właśnie je zrobiłem na specjalne zamówienie, które dostałem z sąsiedniego miasta. To znaczy, że wszystko wieziesz do nich? Obawiam się, że tak. Miło się rozmawia, ale na mnie już czas. Nie mogę się spóźnić. Miłego dnia. Typowe. A tak ładnie pachniały. Może sam upiekę sobie ciasto? To nie może być trudne. Może na początek kupię kilka miseczek. A, witaj, kocurku. Jak się masz, malutki? Ale ty jesteś słodki. Chcesz hot doga? Bardzo proszę. Jeden ciepły, pyszny hot dog dla małego kocurka. Smaczny, prawda? Haha, zaraz upiekę sobie pyszną szarlotkę. Ale najpierw będę musiał kupić jeszcze kilka jabłek u Frankiego. Może już niedługo poczuję wspaniały zapach z mojego piekarnika. Nie, koteczku, zaczekaj. Nie wchodź tam, nie wchodź. Jak teraz zejdziesz na dół? Dobrze, dzisiaj przeprowadzimy małe szkolenie. Wybrałam kilka zadań, które będziecie musieli wykonać. Fiona będzie ćwiczyć ratownictwo, a Polly szybkość i zwinność. Dzięki takim szkoleniom będziemy wiedzieć, co robić, gdy naprawdę zdarzy się coś złego. Fiona, rozpoczniesz od ćwiczeń na prawidłowe rozłożenie drabiny. Następne zadanie to strzelanie wodą z węża do celu. Brzmi świetnie. Polly dostanie zadanie sprawnościowe. Będziesz jeździł wzdłuż toru wyznaczonego przez pachołki. Służby ratownicze? Tak. Rozumiem. Tak. Jasne. Przyjęłam. Słuchajcie. Rufus Kłopotek przypadkowo wpędził małego kotka na drzewo, a ten teraz nie ma odwagi zejść. O nie! Biedny kocurek. Ten maluch potrzebuje naszej pomocy. Sam nie da rady zejść z tego drzewa. Szkolenie będzie musiało zaczekać. Teraz mamy ważniejsze zadanie do wykonania. Masz rację, Polly. Mamy zgłoszenie, więc... Ruszamy na akcję! Biedne maleństwo, tylko spokojnie, koteczku, nie bój się. Pomoc już jest w drodze. Jak tylko zejdziesz na dół, dostaniesz ode mnie pysznego hot doga. Biedny kotek. Ja naprawdę nie chciałem go przestraszyć. O! To chyba Fiona i Polly. Przesunę się trochę, żeby nie stać im na drodze. O!
Czy tutaj nie stała budka z hot dogami? No cóż, może lepiej już pójdę, zanim przestraszę kotka jeszcze bardziej. Hej, Polly, to tutaj. Witaj, Herbie. Co tu się stało? Cóż, Rufus narobił tu trochę hałasu i wystraszył kotka, który wdrapał się na drzewo. Możecie pomóc mu stamtąd zejść? Tak, po to tu jesteśmy. Zostaw to nam. Dobrze. Chodź tu, koteczku. Hurra! Wielkie dzięki! Nie ma sprawy. To nasza praca. Mam nadzieję, że się nim zaopiekujesz, Herbie. Oczywiście. Zaraz dostaniesz pysznego hot doga. Ojej, moje stoisko! Zniknęło! Zniknęło? Jak to jest możliwe? Nie mam pojęcia. Jeszcze przed chwilą tutaj stało, a teraz go nie ma. Ktoś się ukradł. To dziwne. Bardzo dziwne. Złodziej nie może być daleko. No Fiona, mamy nowe zadanie. Witaj, Rufusie. Witam cię, Frankie. Chciałbym kupić kilka jabłek na Szarlotkę. Świetnie. Akurat dzisiaj mam bardzo słodkie jabłka. Wybierz sobie jakieś. Wyglądają bardzo apetycznie. Zobaczmy. Wezmę to i... to... i może... Nie. Zawsze robisz tyle bałaganu. Rany, to naprawdę nie jest mój dzień. Zaraz je pozbieram. Poczekaj. Co ty wyprawiasz? Nie można tak nagle wbiegać na jezdnię. Mogłeś spowodować wypadek. Przepraszam, Polly. Wszystko przez to, że niechcący przewróciłem skrzynię z jabłkami. Tak, dzięki tobie zaliczyłem niezły slalom. Cóż, chyba mam dzisiaj wyjątkowego pecha. Nie przejmuj się tym aż tak. Wszyscy miewamy czasem takie dni. Ja również mam dzisiaj pecha. Nie dość, że rozsypały mi się wszystkie jabłka, to niedawno prawie wjechało na mnie stoisko z hot dogami. Stoisko z hot dogami? Właśnie szukamy takiego stoiska. Naprawdę? Więc wasze poszukiwania dobiegły końca. Popatrzcie, stoi tam. On ma rację. Znaleźliśmy je. Tak, ale ciekawi mnie, jak ono tutaj dotarło. To chyba moja wina. Jakiś czas temu potknąłem się idąc tyłem i w coś uderzyłem. To nie jest mój szczęśliwy dzień. Daj już spokój. To mogło się zdarzyć każdemu. Wracaj do domu. Dziś już nic złego ci się nie przytrafi. Tak, masz rację. Pozbieram moje jabłka. Trzymajcie się. Cóż, chyba pora wracać do bazy. Tak, ale najpierw podjedziemy do Herbiego i powiemy mu, gdzie jest jego stoisko. Czołem, Franki. Na razie. Cześć, jak poszło? Udało wam się zdjąć kotka z drzewa? Tak, to było łatwe. Ale Rufus miał odrobinę pechowy dzień, więc kilka rzeczy się dzisiaj wydarzyło. To prawda, biedak niestety nie miał dzisiaj szczęścia. Ale wszystko wróciło do normy. Bardzo miło mi to słyszeć. A więc jesteście gotowi na szkolenie? Oczywiście. Chociaż dzięki Rufusowi zaliczyliśmy już zajęcia z rozkładania drabiny, no i jeszcze slalom między jabłkami na drodze. Rozumiem. Czyli okazuje się, że jednak coś pożytecznego wyniknęło z tego pechowego dnia. Ale Fiona nie ćwiczyła strzelania wodą z węża do celu. Może to poćwiczymy? Jasne. Jestem gotowa. Służby ratownicze? Tak. Rozumiem. Ojej. Jasne. Przyjęłam. Słuchajcie, dom Rufusa stanął w płomieniach. O rany, to straszne. Lepiej się pośpieszmy. Mamy zgłoszenie, więc... ruszamy na akcję! Ratunku! Uspokój się, zaraz ci pomogę. Dzień
Dziękuję. O, ten dym jest okropny. Jak się czujesz, Rufusie? Cóż, nic mi nie jest. Zrobiłem ciasto na szarlotkę i wsadziłem je do piekarnika. Potem chyba zasnąłem. A gdy się obudziłem, wszędzie było pełno dymu. Popatrz. Wygląda na to, że to nie dom się palił. Dym wylatywał z piekarnika. Co? Moja szarlotka! Cóż, kiepsko to wygląda. Chyba ją trochę przypaliłeś. Tak, a myślałem, że nic złego mi się już dzisiaj nie przytrafi. A o mało nie spaliłem domu. Cudowny dzień. Nie był taki zły. Właściwie muszę powiedzieć, że sporo się nauczyliśmy. Mieliśmy dzisiaj odbyć w bazie kilka szkoleń, ale dzięki tobie mogliśmy trochę poćwiczyć podczas prawdziwych akcji. Nawet Poli załapał się na slalom między jabłkami. Naprawdę? Tak, w zasadzie masz rację. To niesamowite, że coś dobrego wyniknęło z mojego pechowego dnia. Na szczęście wszystko się dobrze skończyło. Idź teraz do domu i proszę, nie wpakuj się już w żadne kłopoty. Obiecuję. Do widzenia. Do widzenia. Cześć, jak poszło? To jednak nie był pożar. Tylko szarlotka, która zdecydowanie za długo leżała w piekarniku. Rozumiem. Cóż, należy się tylko cieszyć, że to nie było nic poważnego. Tak, ale Fiona i tak wykonała swoje zadanie z wężem, więc w zasadzie zaliczyliśmy wszystkie punkty dzisiejszego szkolenia. Wygląda na to, że Poli ma rację. Tak, Rufus wydawał się bardzo przybity z powodu tych wszystkich wydarzeń, ale kiedy usłyszał, że dzięki niemu zaliczyliśmy nasze ćwiczenia, bardzo się ucieszył. Naprawdę miło mi to słyszeć, moi bohaterowie. Jestem z was dumna. Strażnicy naszego miasta! Czyli co, gramy same czołem? Dobra. Da-di-da-di-da-di-du! Czołem! Witam serdecznie. Szukałem cię. Szukałeś mnie? Dlaczego? Widzisz, została mi jeszcze jedna szarlotka i chciałem ci ją podarować. Piekarnia jest już zamknięta, więc jeśli chcesz, częstuj się. Naprawdę? Och, dzięki! O! No to jadę. Do widzenia. Pa, pa! Wow, moja własna pachnąca szarlotka. A jednak to nie był taki zły dzień. Jej. Niedługo wszystkie zwierzęta będą miały czyściutkie wybiegi. Jeszcze tylko tygrysica Tessie. To nie będzie łatwe zadanie, ona bardzo boi się wody. Hej! Co to ma być? A gdzie jest tygrysica? Tessie! Gdzie jesteś? Chodź do mnie! Tessie! Och nie, to nie wygląda zbyt dobrze. O nie, przeziębiłem się, przecież nie jest tak zimno. To dziwne. Mam jeszcze tyle do cudownie. Prawdopodobnie wybrałabym rybki. Wydają się dość łatwe w utrzymaniu. Ale nie można się do nich przytulić. Ja wolałabym futrzanego zwierzaka. A ty, Poli, czy jest jakieś zwierzę, które chciałbyś mieć? Nie myślałem o tym. Być może psa? Tak, chciałbym mieć policyjnego psa. Pies policyjny byłby bardzo praktyczny. Zaoszczędziłbyś sporo czasu przy rozwiązywaniu spraw. Służby ratownicze? Rozumiem. Oczywiście. Jasne. Przyjęłam. Słuchajcie, właśnie rozmawiałam z Zonią. Tygrysica Tessie uciekła ze swojego wybiegu.
I Zonia nie może jej nigdzie znaleźć. Co? Tygrysica? Zonia powiedziała, że ona jest bardzo łagodna. Prawdopodobnie ukryła się gdzieś. No nic, tak czy inaczej musimy ją znaleźć. Oczywiście, bierzmy się do roboty. Mamy zgłoszenie, więc... Ruszamy na akcję! Dadi, 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 du! Witaj, Freddy! Jak się miewasz? Niezbyt dobrze. Zdaje się, że się trochę przeziębiłem. Niestety mam jeszcze sporo do zrobienia, ale ciężko jest pracować, gdy cały czas... Co cały czas? Gdy cały czas kicham. Na zdrowie. Tak, to nie wygląda dobrze. Mogę ci pomóc. Powiedz tylko, gdzie mam poustawiać te skrzynie. Naprawdę? O, byłoby wspaniale. Gdzie to postawić? W rogu magazynu, na pustej palecie. Dobrze. Do roboty. Witaj. Co się tu dzieje? Cieszę się, że was widzę. Jestem bardzo zaniepokojona. Opowiedz nam wszystko. Dzisiaj jest dzień sprzątania i wszystkie zwierzęta miały kąpiel. Ale nasza tygrysica bardzo nie lubi wody, więc kiedy nadeszła jej kolej, po prostu uciekła. Martwię się, bo nigdzie nie mogę jej znaleźć. Uspokój się. Na pewno ją znajdziemy, Zoniu. Jest groźna? Ależ skąd? To bardzo słodka mała tygrysica. Niestety, obawiam się, że opuściła nasze zoo. Szukając jej, znalazłam tutaj jej ulubioną zabawkę. Więc... prawdopodobnie udała się do miasta. I tam zaczniemy jej szukać. Chodź, Fiona. Nie martw się już, Zoniu. Na pewno ją znajdziemy. Bardzo dobrze ci idzie. Uważaj tylko, żeby nic nie upuścić. Jestem bardzo ostrożny. Możesz mi zaufać. Co to było? To prawdopodobnie jedna z piłek Robiego. Czekaj, znajdę ją, zanim znów się o nią potkniesz. To dziwne. Nie ma jej. Gdzie ona jest? Dzień dobry, Benny. Bonjour, Polly. Witaj, Fiona. Strażnicy naszego miasta. Jak wasze samopoczucie w ten wspaniały dzień? Macie ochotę na świeżą bagietkę? Nie, dzięki. Szukamy tygrysa, który uciekł z zoo. Widziałeś go może? Tygrys? Na wolności? Bez smyczy? To straszne, straszne! To tylko młoda tygrysica, która podobno jest łagodna jak baranek. Na pewno niedługo ją znajdziemy i zawieziemy z powrotem do zoo. W każdym razie ja jej nie widziałem. I mam nadzieję, że jej nie zobaczę. Pożegnam się już. Mam coś ważnego do załatwienia. Rany... chyba go nieźle wystraszyliśmy. Asie! 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 Naprawdę ci dziękuję, Rufusie. Bardzo mi dzisiaj pomogłeś, kolego. Cała przyjemność po mojej stronie. Mam również nadzieję, że wkrótce wyzdrowiesz. Tak, ja także. Pamiętam, że ostatni raz tak strasznie kichałem, kiedy byłem z wizytą na farmie Troja. Okazało się, że mieszka z nim kot, a ja mam uczulenie na jego sierść. Naprawdę? Ale tutaj nie ma żadnych kotów. Tak, wiem, ale i tak mam strasznie zatkany nos. Witajcie. Jak się macie? Czołem. U nas wszystko w porządku. Po prostu siedzimy tutaj i cieszymy się tym słonecznym dniem. A co u was? Witaj, Tom. Obecnie poszukujemy... małego tygrysa. Widzieliście tu może jakiegoś? Czy ty powiedziałaś tygrysa? Chcesz powiedzieć, że jakiś tygrys biega sobie swobodnie po naszym mieście? Mały tygrysek? Ojej, na pewno jest słodki. Bardzo nam przykro, ale niestety nie widzieliśmy tygryska. I nie wydarzyło się dzisiaj nic niezwykłego? Nie wydaje mi się. Za to mój dziadek widział bardzo wiele dziwnych rzeczy w swoim czasie. O tak, uwierzcie mi, nikt w całym mieście nie widział tyle, co on. Być może to dlatego, że był obdarzony wyjątkowo dobrym wzrokiem. Tak.
chyba już pojedziemy. Nie przeszkadzajcie sobie. Mam nadzieję, że znajdziecie tygryska. Tak, na pewno. Pa, pa! Cześć wam! Na razie! Tak, tak, wiem, Elmo. Też się martwię. Nie rozumiem, gdzie ona się schowała. Oby nic jej się nie stało. Och, jesteś taki słodki, Elmo. Dobrze, że ty mi nie uciekłeś. Nie przegapiłbyś szansy na kąpiel, prawda? Masz rację. Tessie wkrótce się znajdzie. Ach, to typowe dla kotów, że boją się wody. Witaj. Co u ciebie? Cześć wam. Cóż, jak zwykle jestem bardzo zajęty. Poszukujemy właśnie zwierzęcia, które uciekło dzisiaj z zoo. Zauważyłeś może coś dziwnego? Czy to zwierzę jest niebezpieczne? Cóż, to tylko młoda tygrysica o imieniu Tessie. Jest bardzo przyjazna, ale i tak będzie musiała wrócić do domu. Niesamowite. Tygrysica? Mogę was zapewnić, że nie widziałem tu dzisiaj ani jednego tygrysa. Ćwiczę tu cały ranek i nie widziałem nawet zwykłego chrząszcza. Rozumiem. I nie zauważyłeś też niczego, co byłoby podejrzane? Nie, ale byłem bardzo zajęty. Zapytajcie może Frediego. Powinien być teraz w magazynie. O ile wiem, nie miał dziś zbyt wiele pracy, a skoro cały dzień leniuchował, to może przy okazji coś zauważył. Dobra, pojedziemy go zapytać. Tak czy inaczej, dzięki. Na razie. Ratunku! Za podłami ukrył się tygrys! O! Masz absolutną rację, to tygrys! To tygrys! No proszę, popatrz, to pewnie on bawił się tą piłką. Witajcie! Czy słyszałem słowo tygrys? O tak, siedzi tutaj! Znaleźliśmy cię! Chodź do mnie, malutka! Kici, kici, kici! Mieliście sporo szczęścia. Szukaliśmy tej tygrysiczki już od dłuższego czasu. Uciekła dzisiaj z zoo. To dlatego jest taka przyjazna. Cóż, na pewno nie jest to dziki kot, ale jesteś słodka? O, nie. Mam straszną alergię. Jestem uczulony. Rozumiem. To dlatego tak dzisiaj kichałeś. Jesteś uczulony na koty, ale i pewnie na tygrysy. Tak, to nie było przeziębienie. To była alergia na tygrysa. Cóż, nadszedł już czas, żeby zabrać ją do domu. No, no, chyba masz nową przyjaciółkę. Tak, rzeczywiście jest bardzo towarzyska. I na pewno odrobinę ciekawska. A, tak się wystraszyła kąpieli, że uciekła z domu. Ale chyba chce już wrócić. Dużo bardziej boi się kichania niż wody. Tak, na to wygląda. O, Tessie, odnaleźliście ją. Dziękuję wam. Nie ma sprawy. Niełatwo było ją znaleźć, ale w końcu natrafiliśmy na nią na placu przy magazynie. To niesamowite. Zawędrowałaś aż tam? Jestem taka szczęśliwa, że wróciłaś, że tym razem odpuszczę ci kąpiel. Ten jeden raz. Naprawdę mi przykro, że zrobiłem tu taki bałagan. No co ty, nie wygłupiaj się. Gdybyś nie przewrócił tych skrzynek, tygrys pewnie nadal by tam siedział. Tak się cieszę, że przestał mnie męczyć ten katar i że mogę w końcu spokojnie wrócić do pracy. Bardzo ci dziękuję, że przewróciłeś te skrzynki, Rufusie. O, daj spokój. Naprawdę nie ma za co. Cześć, jak wam poszło? Znaleźliście tygrysa? Tak, trochę to trwało, ale w końcu znaleźliśmy go przy magazynie. Do tego okazało się, że Freddy ma alergię na koty. Biedak nie mógł przestać kichać. O, rany! Bardzo się ucieszył, gdy zabraliśmy tygrysicę. Podobnie jak Zonia, gdy ją odzyskała. Tak, ta tygrysica naprawdę polubiła Fionę. Myślałem, że zostanie z nią zamiast wrócić do zoo. Kiedy mówiłam, że chciałabym futrzane zwierzę, to na pewno nie miałam na myśli tygrysicy. Myślałam raczej o zwykłym kocie. Tak, bardzo się cieszę, że wszystko wróciło do normy. Jestem z was dumna.
bohaterowie wszystkich zwierząt, strażnicy naszego miasta. Nareszcie znalazłam sposób, żebyś weszła do wody. O, ho, ho. Myślisz, że ja również potrzebuję kąpieli?